Ja wiedziałem, że tak będzie. 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 Tak będzie, wiedziałem. Gdy pierwszy raz hip-hop usłyszałem, byciem C tego chciałem. Słuchałem, pisałem, pisałem, słuchałem. Tworzyłem swoje i nie naśladowałem. Ale są takie rzeczy, których się nie spodziewałem. Że nasze produkcje tyle namieszają, że ludzie wciąż o naszą płytę pytają. Tego chcieli, to w końcu ją mają. Jak oceniają, od nich to zależy. Robię tylko to, co do mnie należy. Genio też to wierzy. Klima ma jeszcze wielu żołnierzy, który swoje tajemnice powierzy. Pojawią się kłopoty i wtedy będę wiedział, że nie jeden człowiek za mną stał, moje racje popierał. Wszystko w dobrym systemie odbierał. Potrzebuję moich ludzi, tak jak skrzypiec futerał. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Nie zamykaj, mamo, dzisiaj drzwi, bo późno będę, z chłopakami idziemy dziś na kolędę. Za chwilę do domu i do metra będę biony, bo stałem pod pocztowym urzędem. Słuchać ukrępola dzwonek, ale nikogo nie ma na dole. Cała ekipa o 8 ustawiła się na szkole. Od kilku lat klepiemy tą samą dolę. Co pijesz? Gołdę, browar, kole? Browar wolę. Jeden, drugi, trzeci. Siemasz, wol jak leci. Badajcie, bo tu same dzieci. Bo samo co piątek alkohol się leje. Pijany typ brzyga, nastukany się śmieje. Melanże, awantury w hybrydach to już są dzieje. A dziś mam nadzieję, że nie będzie tak jak wtedy. Pany wszędzie zaliczałem gleby. Nawet nie pamiętam, kto komu wypłacał chleby. Powiedz tamtemu, żeby nie kozaczył. Lamos potem się będzie grubo tłumaczył. Ubliżył, dostał, przeprosić raczył. To było pewne jak techno w trendzie. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Wstałem rano, wypiłem kawę. Pojechałem na śródmieście załatwić pewną sprawę. Chodziło o wzmacniacza na brawę. Po wrotnej drodze wpadłem na coś ciepłego. Byłem głodny, dlatego zjadłem podwójną szamę. Bijając filary, przechodząc przez bramę, szybko do metra, do ludzi, z którymi trzymam sztamę. Miałem chwilę, to przyniosłem oligocen mamy. Kiedy szedłem po wodę, zaczął deszcz padać. Musiałem swoim nogom szybkie tempo nadać. Spotkałem jednego koleżkę, ale nie chciało mi się z nim gadać. Poszedłem do domu założyć coś suchego, wziąć telefon, zadzwonić do tego i tego, pożyczyć zasilacz od tego. Chciałem zjeść obiad, ale nie było niczego. W szoku, pozostało tylko 15 minut. Jak nie przyjdę na czas, to będzie niezły wrzut. Wszyscy gdzieś pójdą, a ja kaput. Autobus nie przyjeżdża, zwleka. Ja tu sam stoję, a tam ekipa czeka. Potworu widziałem ich na zakręcie. Przyszedłem, nie było nikogo. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie.